Apel lokalnych samorządowców i mieszkańców powiatu zgorzeleckiego został usłyszany i uwzględniony w rządowych decyzjach. Mieszkańcy gminy Bogatynia apelowali o otworzenie dodatkowych przejść granicznych do Czech, między innymi przejścia w Chratku. Ale póki co otworzono przejście w Zawidowie. Decyzją komendanta głównego Straży Granicznej zostało uruchomione przejście w Zawidowie, Zawidów-Habartycjach, na odcinku granicy polsko-czeskiej. Jest to przejście uruchomione w trybie specjalnym po to, by pracownicy transgraniczni mogli dojeżdżać do pracy w Libercu i okolicach, nie żeby też skrócić ten czas dojazdu i żeby nie musieli przekraczać granicy przez Jakuszyce. Przejście nie jest otwarte całą dobę, dlatego że jest to właśnie uruchomienie przejścia w trybie szczególnym. Na wniosek oczywiście tutaj i starosty Zgorzeleckiego, jak również pana wojewody dolnośląskiego, Straż Graniczna uruchomiła to przejście właśnie w tych godzinach od 4 do 8, od 12 do 16 oraz od godziny 20 do 24, po to, by pracownicy transgraniczni mogli pojechać na pierwszą zmianę, drugą i powrócić do domów. Przejście jest czynne 7 dni w tygodniu, dlatego że wiemy, że pracownicy również pracują i w sobotę, i w niedzielę. Przekroczenie granicy państwowej tutaj jest możliwe na podstawie dokumentów tożsamości, paszport lub dowód osobisty. Tu się nie zmieniły zasady przekraczania granicy państwowej, natomiast dokumentami, które zwalniają z obowiązkowej kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy, to oczywiście umowy o pracę oraz zaświadczenia o pracę. Tutaj mamy taką sytuację, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej dało taki wzór zaświadczenia o zatrudnieniu. Oczywiście Polska Straż Graniczna również będzie honorować ten wzór tego zaświadczenia i to zaświadczenie wydane na granicy będzie uprawniało do przekroczenia i zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny. W poniedziałek na przejściu granicznym w Zawidowie kontrolowano w obie strony, po stronie polskiej i po stronie czeskiej. Mamy współpracę oczywiście z Policją Kraju Libereckiego i wiemy, że pracownicy transgraniczni, którzy chcą rozpocząć zatrudnienie na terytorium Czech, będą musieli się poddać badaniu związanego z testem na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Taki test można wykonać na terytorium Polski lub terytorium Czech. I teraz w zależności od tego, czy on zostanie wykonany na terytorium Polski, to w ciągu 4 dni należy się zgłosić z takim wynikiem testu na granicę. Tam policjant czeski wprowadzi ten wynik do swojego systemu ewidencji sanitarnej Republiki Czeskiej i taki pracownik transgraniczny będzie mógł przekraczać granicę przez 30 kolejnych dni. Ten stan utrzyma się prawdopodobnie do połowy czerwca i do tego czasu raczej inne, nowe przejścia graniczne, w tym w Chratku, nie zostaną otworzone.